Witamy Was serdecznie. Z tej strony Marcin. Bartek. I dzisiaj porozmawiamy o tym, co warto mieć przy sobie w sytuacji kryzysowej. Dokładnie tak. Są sytuacje, które ciężko przewidzieć i musimy szybko zmykać z miejsca naszego zamieszkania, wiesz, pobytu. To, czy się ewakuować, czy nie, to jest temat w ogóle na osobny film i to są bardzo sytuacje indywidualne, bo wiadomo, kiedy na przykład mamy trzęsienie ziemi, wichura zaorała całe miasteczko, nie ma żadnych domów, to akurat jest moment na to, żeby się ewakuować, ale jeżeli na przykład są jakieś niepokoje gdzieś, może niekoniecznie, każdy musi podjąć tą decyzję indywidualnie, każdy ma inny dobytek do zostawienia, masz rodzinę na przykład, która niekoniecznie będzie zdolna do tego, żeby po prostu przemieszczać się pieszo czy w jakimkolwiek inny sposób, ale jeżeli już zdecydujemy się ewakuować, na pewno musimy mieć w co się spakować. Dokładnie, no i tutaj kwestia jest taka, właśnie co? Moim zdaniem plecak jest akurat takim rodzajem bagażu, który łatwo przenieść. Nie ogranicza nam swobody ruchów aż tak bardzo. Nawet jeżeli będzie to dość spory plecak, to jesteśmy się w stanie szybko z nim przemieszczać. Tak, i warto w ogóle taki plecak mieć przygotowany zawczasu, jeżeli myślimy już o tym, że żyjemy w niebezpiecznych czasach. Film o Bobie, czyli plecak ucieczkowy był. Chłopaki sporo omówili. Pytanie, jaki duży ten plecak zabrać? Wiesz co, inny plecak będzie dla ciebie, inny na przykład, nie wiem, dla twojej żony, a inny dla twojego dziecka, czy na przykład twoich rodziców. No jeżeli wiemy, że będziemy wracać za dzień albo za dwa, to prawdopodobnie wystarczy na przykład taki 36-litrowy kampus, który mamy od niedawna w ofercie, to jest Polaris akurat. Tu mamy akurat 20 litrów, myślę, że nie wiem, dla syna. Dla syna, no na pewno. Żeby miał swoją wodę, swoje jakieś coś do przegryzienia, ciepłe ciuchy, bieliznę na zmianę. Mamy też na przykład takie plecaki, duże, już 65-litrowy, jest też 75-litrowy, to jest w sumie 65 plus 10, tak więc całkiem spory. To jest Falcon. To jest sparo 20 i plecak militarny, na przykład w sytuacji, gdy mamy do czynienia z jakimś konfliktem zbrojnym, może niekoniecznie chcemy wyglądać jak jakiś partyzant, żołnierz, czy przeciwna strona by nas nazwała pewnie terrorystą. Mogłaby tak nazwać, więc, chociaż na pewno nie byłaby to prawda. Więc myślę, że lepiej właśnie, nie wiem, koszula w kratę zamiast jakieś moro czy inny kamuflaż, plecak cywilny, spodnie bardziej z dresu czy dżinsy niż na przykład bojówki. Plecaki mamy, ale zapas co wody. Jeszcze? Zapas wody. Niezależnie od tego, czy będziemy chcieli przeczekać jakieś wydarzenie u siebie w domu, czy będziemy uciekać po prostu przed jakimkolwiek zagrożeniem, potrzebna nam jest woda. Ciężko jest tej wody często mieć ze sobą na tyle, na ile jest potrzeba. Dużą ilość wody także ciężko przenieść, bo to są oczywiście, dodatkowe tak. Kilogramy. Taki filtr na przykład może nam zapewnić pozyskiwanie tej wody z kałuży, rzeki, jeziora, ze stawu. Jest to prosty sposób na to, żeby uzdatnić wodę. Po prostu wystarczy wodę nalać, przecisnąć filtr i już możesz wodę pić jak z bidonu z tej butelki. Kolejną ważną rzeczą jest coś, co pozwoli nam zaspokoić nasze zapotrzebowanie energetyczne. Ja widzę, że tutaj znalazłeś świetną rzecz, bo orzechy są bardzo kaloryczne i szybko możemy tą potrzebę energii uzupełnić. To akurat są pestki z dyni, ale orzechy też mamy tutaj jakieś pistacje. Bardzo fajne jest to właśnie w momencie, kiedy gdzieś jesteś w drodze. Coś, co jest smaczne i kaloryczne, gdzieś tam właśnie zwiększa te twoje morale, to twoje tak samo ciepły posiłek, na przykład taką puszkę możesz sobie w ognisku nawet zagrzać. Pamiętasz te puszki? Pamiętam te puszki. Znaczy nie wiem, czy akurat ta. To jest paprykarz łowicki, chyba kosztowaliśmy wtedy. Paprykarz też znajdziecie na naszym kanale. Więc takie ciepłe danie, zwłaszcza w taki zimny dzień jak teraz, na pewno też poprawia twój nastrój, twoją chęć jakąś tam do dalszego marszu. Morale. Morale to się tak ogólnie nazywa. Puszki to najlżejsze nie są. Oboje się zgodzimy. A ta potrzeba zjedzenia ciepłego posiłku może okazać się naprawdę duża. Szczególnie kiedy mamy już naprawdę dość i potrzebujemy konkretnej dawki energii, poprawienia trochę temperatury swojej, też szczególnie właśnie w sezonie jesienno-zimowym, czy też wczesną wiosną. No i takim dobrym rozwiązaniem są liofilizaty. Zwłaszcza w połączeniu z naszym filtrem do wody. Właśnie. Filtrujecie wodę, gotujecie ją, wystarczy zalać i macie pełnoprawny posiłek właśnie smacznego jedzenia, które waży bardzo mało. I takie palniki też mamy. Dużą zaletą jest to, że on właśnie niewiele waży.
Ale taki palnik też można sobie mieć w domu na wypadek awarii czy odcięcia gazu. Tak, i jeżeli ktoś nie ma właśnie możliwości podpięcia pod zwykły piec butli z gazem, to takie awaryjne rozwiązanie jest jak najbardziej w porządku. To jest o tyle fajne, że jeżeli ktoś się interesuje w ogóle turystyką, oprócz tego wszystkiego, to może sobie to wykorzystać w sezonie, gdzieś tam chodzić, gotować herbatkę. Myślę, że mam podobny palnik w domu, jeśli nawet nie taki sam. No. I jest to świetna sprawa, 2 tygodnie pod namiotem spokojnie można się żywić. Koc termiczny. Albo cała apteczka. No, z reguły koc termiczny jest też jest w środku. Nigdy nie wiemy, czy przypadkiem nie dojdzie do jakiegoś skaleczenia. Nie mówimy tutaj o ranach ciężkich, bo tutaj raczej już potrzebny jakaś staza. Już jest potrzebny konkretny sprzęt, ale w podstawowym zakresie, żeby udzielić sobie pierwszej pomocy przy skaleczeniach, czy też urazach, jakichś stłuczeniach, ta apteczka jak najbardziej jest fajną opcją. W naszej ofercie są takie apteczki, ewentualnie dla tych, którzy wolą kolor zielony, to takie, albo takie małe opcje, taka, że tak powiem, na jednodniowe wypady, tak naprawdę. Ale są, można się zabezpieczyć właśnie. Czy w ogóle jeszcze, jak kupisz sobie taką apteczkę, to warto sobie w ogóle wiedzieć, co tam jest, tak żeby wszystko przejrzeć, powyciągać i ewentualnie sobie coś tam jeszcze dołożyć, na przykład jakieś inne plastry, coś. Nie musisz być ograniczony do tego, co zaoferował ci producent, bo jak widzisz, tutaj jeszcze trochę miejsca jest i to też jest zostawione tak, jest specjalnie. Jest apteczka. Gaz na niedźwiedzie. Gaz na niedźwiedzie. Ja myślę, że w razie konieczności na człowieka też podziała. Tak, myślę, to dość konkretnie. Te na niedźwiedzie wydaje mi się, że mają po prostu większy zasięg strumienia. No jest odpowiednio więcej też, tak, tak, też tego gazu. Jeżeli wiemy, że będziemy mieli możliwości zaopatrzenia się w nowy gaz, no to warto chyba wziąć jednak ten większy trochę niż te, ale tak do codziennego użytku, jak najbardziej dla bezpieczeństwa. Tak. Moim zdaniem to już jest... Ten już noszę w dłuższy czas w kieszeni. No. Zresztą widać po nim. Ja mam na szczęście nie musiałem go przez 2 lata ani razu użyć. Masz szczęście, bo mi się zdarzyło. Oprócz szczęścia powiem ci, że też może dobieram miejsca, w których przebywam i osoby, które znam. Albo masz odpowiednią posturę. Mamy paralizatory, może niekoniecznie dla każdego, bo to jednak jest duże urządzenie, takie ciężko je przenosić. No ten jest trochę mniejszy. Musisz podejść na odległość bezpośrednią do napastnika. Tutaj już trochę dystansu daje ci pałka, ale też jednak, tak jak zauważyłeś... Musisz mieć się przytuliwą. Gaz pieprzowy myślę, że taki najbezpieczniejszy, najtańszy z nich wszystkich. Ja daje polecam, zasięg tak, odpowiedni, także mamy możliwość użycia i ucieczki. Zawsze polecam wszystkim, żeby jeżeli to jest twój pierwszy gaz tego typu, kup sobie 2 te gazy, jeden sobie schowaj do kieszeni, do samochodu, do kurtki, do plecaka, gdzie tam, do torebki, gdzie to ci jest wygodne, a drugi pójdź sobie za taki przysłowiowy zaróg, gdzie nie ma nikogo, zobacz, co tu trzeba odciągnąć, co trzeba nacisnąć, tak żeby po prostu go przetestować, jak wygląda ten strumień, jaki jest duży, żeby w sytuacji stresowej, żebyś tu nie szukał gdzieś instrukcji obsługi, tylko żebyś już po prostu wiedział, co masz zrobić. No i to, co najważniejsze, jeżeli jesteś już w sytuacji, że czujesz, że może ci coś grozić, to gaz w plecaku na pewno ci nie pomoże. Ten gaz trzeba mieć w kieszeni. Można go mieć w kieszeni, można go już mieć rękę w kieszeni, tak, gaz już trzymasz. Przygotowany do użycia. No i jesteśmy przy temacie, który... Ostry. Tak, noże. Zalecałbyś noże do samoobrony, bo ja nie. Nie, ale nóż jest potrzebny do wszystkiego. Dokładnie. To jest narzędzie, które pozwoli wam i przygotować posiłek, i przygotować ognisko. Przygotować awaryjny opatrunek z koszulki, koszuli, z kurtki, dokładnie. Rozciąć na przykład ubranie, kiedy trzeba opatrzyć ranę. Tak więc to jest przedmiot, który służy nie tyle do cięcia, ale czasem nawet do ratowania życia. Tak, zresztą mówi się, że nóż jest narzędziem podstawowym, bo tak naprawdę służy do wszystkiego. Oprócz tego mamy takie narzędzia jak specyficzne rodzaje noża, jak na przykład scyzoryk, czy multitool, który też w zasadzie jest powiedzmy nożem w jakimś tam stopniu. Czasem trzeba coś podłubać, coś naprawić, coś się zepsuje po drodze. Pokombinować. I widzę, że tu masz klasykę multitool, a ja mam drugą klasykę, czyli scyzoryk szwajcarski. Victorinox, tak jak zawsze mówisz, szwajcarskiej armii. Multitool czy scyzoryk? Wiesz co, jeżeli potrzebujesz kombinerek, to multitool na pewno. No, ale na przykład ten też ma takie małe kombinerki, więc
Natomiast te są pełnowymiarowe, tak więc tutaj bez dwóch zdań można te seria free, większego. Co wcale nie oznacza, że są za darmo. Tak, to nie są za darmo. Ale też warto mieć coś takiego przy sobie w momencie właśnie, kiedy musimy opuścić swoje gniazdo, swój warsztat. Więc tutaj akurat, nawet tutaj warsztat jest pod ręką. Niezbędny, jeżeli chodzi o wyposażenie takiego plecaka ucieczkowego, to latarka. Jaka latarka? Tutaj chyba kto co woli. Myślę, że każdy ma jakąś swoją filozofię odnośnie latarki. Tacy, co mają kilka latarek? Mają kilka, nawet kilkanaście. Ja mam, szczerze mówiąc, z tego modelu nie mam w produkcji, ale mam latarkę czołową Phoenixa. A ty? Też mam latarkę czołową Phoenixa, mam HM65R, właśnie taki model, bo jest jeszcze RT taki dla biegaczy. Jestem z niej zadowolony, zresztą już używam jej, nie wiem, 2 lata i nic się z nią nie dzieje, wszystko jest okej. Okay. Akumulator w ogóle, ogniwo cały czas zachowuje swoje właściwości na przyzwoitym poziomie, bo na pewno już nie trzyma tych parametrów jak nowe ogniwo po 2 latach, ale dalej jest wystarczające, nie ma takiej sytuacji, że ładuję latarkę, pójdę gdzieś tam, poświęcę chwilę i ono odpada, już rozładowuje się, więc dalej zachowuje jakieś tam dobre swoje właściwości. Także latarki polecamy, ogniwa także są dostępne, także można się zabezpieczyć na pewno. Te wszystkie rzeczy, które przed chwilą przedstawiliśmy, możecie znaleźć na naszym sklepie w Czeladzi przy ulicy Wiejskiej 46. Dokładnie, albo zamawiając przez internet w naszej stronie kolba.pl. To jest taka ważna rzecz, bo dużo ludzi o to pyta, czy jesteśmy na przykład w sobotę, czy jesteśmy otwarci. Jesteśmy w sobotę otwarci od 9 do 19. Tak samo jak w każdą niedzielę handlową. Dokładnie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Tak jest. Do zobaczenia. Cześć.